Kiedy 458 Italia skręca, skręcają też jego przednie lampy. Bixenonowe reflektory podążają za kierunkiem drogi w oparciu o skręt kierownicy i przeciążenia. This is the very latest mid-engined V8 Ferrari, the 458 Italia. Pretty, isn't it? And that's not something you can say about many of their efforts from the last few years. The 430 had a front end like a leering idiot. The 348 looked like it had crashed into a Venetian blind showroom. But this looks just right. Its appearance isn't just for show either. Those black fins in the front grille flex under air pressure, so the faster you go, the more they bend out of the way to improve aerodynamics. And there are no engine intakes to spoil the sides because they've been moved underneath the car. So it looks fantastic, and its 4.5-litre, 562 horsepower V8 means it has the guts to punch you repeatedly in the back of the head. But that alone wouldn't be enough. Some of its ancestors have been as incompetent and terrifying as having brain surgery performed by a baboon. As it turns out, the 458 is better than that. Much better. In fact, it's a sharp-handling, smooth-riding, savagely fast masterpiece. Of course, it's not perfect. For some reason, they've put far too many buttons on the steering wheel. The dashboard screens are so complicated they can only be worked by Bill Gates, and personally, I'd still rather have the brutal Mercedes SLS. But I can't deny that the 458 is a great car and a proper, proper Ferrari. Na przodzie samochodu znajdują się aeroelastyczne skrzydełka, które poprawiają przepływ powietrza, deformując się w dokładnie wyliczony sposób. Steruje nimi ciśnienie powietrza. Ferrari 458 Italia wyposażone jest w 20-calowe pięcioszprychowe koła i węglowo-ceramiczne hamulce tarczowe. Napędzane na tylną oś Ferrari 458 Italia wyposażone jest w 7-biegową skrzynię sekwencyjną. Żadna firma nie projektuje tak eleganckich wnętrz do samochodów wyścigowych jak Ferrari. Wszystkie ważne dla kierowcy funkcje zainstalowano w inspirowanej F1 kierownicy z manetkami. Dzięki aerodynamicznej karoserii z płaskim podwoziem 458 Italia wytwarza sporą siłę docisku przy maksymalnej prędkości ponad 360 kg, a to wszystko bez potężnego tylnego spoilera. Czteroipółlitrowy silnik V8 wytwarza moc 570 koni. Dzięki temu auto osiąga setkę w 3,4 sekundy i prędkość maksymalną ponad 325 km na godzinę.